sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl. Z góry przepraszam Państwa za długą nieobecność, ale powoli chcemy wrócić już z normalnym trybem funkcjonowania naszego kanału. A dzisiaj moim i Państwa gościem będzie nasz redakcyjny kolega Mikołaj Susujew. Witam Cię serdecznie, Mikołaj. Witam, cześć. Jeżeli śledzicie nasz profil, śledzicie nasze media społecznościowe i stronę, to nie jest wielką tajemnicą, że Mikołaj napisał serię tekstów o korupcji na Ukrainie i właśnie na temat tej korupcji chcielibyśmy porozmawiać. Mikołaj, Ukraina, głośno rządzący tym krajem, mówią o tym, że chcą wejść do Unii Europejskiej. Jednym z warunków jest właśnie zniwelowanie korupcji. Jak ten problem wygląda, szczególnie w czasach, gdy Ukraina toczy wojnę z Federacją Rosyjską? Czy my możemy mówić o dużym problemie na szeroką skalę, czy jednak z miesiąca na miesiąc obserwujemy walkę z tą korupcją? Bo ja, czytając ukraińskie media, mogę chyba stwierdzić i mam nadzieję, że mi potwierdzisz moje słowa, że ta walka z korupcją na Ukrainie trwa, bo komunikaty SBU na temat walki z korupcją czytamy niemal codziennie. No, jeżeli jakoś krótko musimy określić obecny stan Ukrainy pod tym względem, ja bym powiedział, że tak, że po roku 2014 można uznać, że na Ukrainie zaczął się pierwszy okres takich prawdziwej próby zreformowania systemowego państwa za czasów rządów prezydenta Poroszenki. Na ile udane były te próby, no w sumie już czas pokazał. Można uznać, że w jakimś stopniu udane, ale w niewielkim stopniu, powiedzmy tak. I ten okres można też uznać za taki okres, kiedy podjęto pierwsze próby walki, systemowej walki z korupcją i budowania jakichś instytucji, które na dłuższą metę mają zwalczać korupcję. Podjęto też jakieś próby zreformowania różnych galęzi tego systemu państwowego. I ta walka jakby trwała cały czas. Gdzieś były sukcesy, gdzieś system oligarchiczny za każdym razem próbował te zmiany, które wprowadzano, cofać. Gdzieś społeczeństwo naciskało i tam to się, coś się udawało. Czyli można powiedzieć, że no, walka trwa, a wojna obecna, czyli inwazja pełnoskalowa rosyjska, w dużym stopniu ja bym powiedział, że komplikuje ten proces, bo wprowadza dość duże zmiany w tym państwie w sensie struktury i bilansu sił w polityce, w społeczeństwie. No i można chyba uznać, że jednak okres takiej intensywnej wojny wcale nie jest dobrym okresem dla systemowej walki z korupcją, jak niektórym się wydaje. Mikołaj, tylko chciałbym Ciebie zapytać, mówimy o korupcji, jak ten proces wpływa na życie Ukraińców? On dotyczył już, powiedzmy, niskiego szczebla, powiedzmy samorządowego, aż po właśnie kwestie związane z wojskowością, które widzimy dzisiaj, czyli kwestie związane z korupcją, nazwijmy ją wojskową. Jak korupcja wpływała na i wpływa na życie Ukraińców? Co tak naprawdę z Twojej perspektywy, z tekstów, tych bardzo swoich trafnych spostrzeżeń, możemy mówić o tym, jak właśnie korupcja wpływa na życie szarego Ukraińca? W swoich tekstach, ja żeby jakoś ten problem bardziej głęboko pokazać, ja rozdzieliłem umownie korupcję na kilka poziomów. Na poziom niższy, takiej powszechnej i
korupcji niższego poziomu, z którą każdy obywatel ma do czynienia w urzędach i no, w różnego rodzaju tam na uczelniach, w drobnych sprawach. Dalej korupcja poziomu średniego, to jest poziom, powiedzmy tak, gdzie korupcja ma miejsce na poziomie urzędników średniego poziomu, w ministerstwach, na poziomie biznesu. Dalej idzie korupcja elitarna, czyli no, system oligarchiczny to jest i jego wpływ na struktury państwa to jest korupcja właśnie tego wyższego poziomu, kiedy korupcja polityczna, czyli to już jest taki poziom, na którym korupcja wpływa na same fundamenty państwa, na to, jak jest ułożone prawo w tym państwie. I wprowadziłem jeszcze czwarty poziom korupcji, który ja nazywam państwo mafijne. To już jest szczególny taki poziom, kiedy wysoki poziom elitarnej tej korupcji i jednocześnie bierność społeczeństwa może spowodować, że korupcja przechodzi w stan taki choroby przewlekłe, gdzie korupcja już przestaje jakby być problemem w państwie, tylko zaczyna być narzędziem do zarządzania i cały system buduje się jakby, korupcja staje się spoiwem dla elit rządzących państwem i cały system państwowy się buduje tak jak w strukturach mafijnych w zasadzie, czyli za fasadą instytucji formalnych, takich oficjalnych instytucji państwa istnieje nielegalny cały system mafijny z nieformalnymi powiązaniami między różnymi ludźmi, oligarchami, biznesmenami, między urzędnikami. Ukraina w latach 2013-2014 stała na skraju stanu przechodzenia z państwa skorumpowanego na poziom państwa mafijnego w zasadzie, bo prezydent Janukowicz dokładnie w ten sposób system swój budował i do tego dokładnie dążył. Jeżeli, czyli jakby Ukraina uniknęła przechodzenia na ten stan spraw korupcyjnych w swoim państwie, co jest też ważne, ponieważ w państwie mafijnym w zasadzie z korupcją już się nie walczy, czyli to już jest taki stan, w którym nie ma sensu walczyć z korupcją. Trzeba po prostu zburzać cały system. On nie da się zreformować państwa mafijnego po prostu. No, na przykład no, klasycznym przykładem państwa mafijnego z mojego punktu widzenia jest obecny system Federacji Rosyjskiej. To jest dokładnie taki stan rzeczy. Mikołaj, mnie tylko zastanawia o tym, co mówisz i z ciekawością czytałem twoje teksty i chciałbym tu ciebie zapytać o taki aspekt ludzki. Czy można powiedzieć, że ten system państwa mafijnego w kontekście korupcji, to czy te schematy utarte przez polityków wyższego i niższego rzędu, to one nie stały się też częścią troszeczkę krwioobiegu samego społeczeństwa ukraińskiego, że ludzie już po prostu przyzwyczaili się, że pewne sprawy załatwiamy właśnie na gruncie korupcji, jakiś tam po prostu dania przysłowiowego w łapę urzędnikowi niższego czy wyższego szczebla? No tak, tak rzeczywiście jest. I ja opisując w swoich tekstach całą historię jakby stosunków korupcyjnych od późnych lat 80. na Ukrainie, no próbowałem pokazać, że jeszcze od czasów radzieckich to jest społeczeństwo w dużym stopniu zdemoralizowane, które no, dla którego korupcja już weszła w taki, no to jest część mentalności, ponieważ no często nie postrzega się Związek Radziecki jako jakieś bardzo skorumpowane państwo, ale w rzeczywistości tak, w rzeczywistości pod koniec lat 80. w Związku Radzieckim wszystkie stosunki odbywały się poprzez taką drobną korupcję, ponieważ no, wszystkie te układy
brak podstawowych towarów, każdy, no to też dla Polski to nie jest coś, to jest znane też w Polsce, tyle że... No oczywiście, no, tylko co Mikołaj, co Mikołaj przeszkodziło Ukraińcom, powiedzmy przełom lat 80. i 90., gospodarczo można powiedzieć, Ukraina stoi o wiele lepiej niż chociażby Polska. I co uniemożliwiło Ukraińcom walkę z korupcją w porównaniu chociażby do Polski czy do państw bałtyckich? Czy tutaj ten proces integracji europejskiej miał znaczenie, czy jednak może politycy ukraińscy nie dorośli do tego, żeby ten problem rozwiązać? Bo ten problem w krajach naszego regionu był normalny. Tak. To nie możemy się po prostu pokazywać, że praktycznie było tak samo. To jest jedno z kluczowych pytań, które w zasadzie stawiałem sobie przez wiele lat, o tym myślałem. I ja dochodzę do wniosku, że jednak odpowiedzią na to pytanie jest stan społeczeństwa ukraińskiego i w porównaniu z polskim i w tym, jak to miało miejsce w krajach bałtyckich. Ukraińcy w zasadzie oprócz niewielkiego jakoś procentu ludzi, Ukraina dostała swoją niepodległość nie w wyniku jakby dążenia społeczeństwa, jego ogółu do stworzenia swojego niepodległego państwa, do oddzielenia od Moskwy. W dużym stopniu to, co się stało, to był, no, można powiedzieć, wypadek. I w takiej sytuacji, kiedy społeczeństwo zupełnie nie jest jakby świadome, no, trudno mówić o tym, że ono będzie miało jakąś formę samoorganizacji, a to jest też kluczowa rzecz. No, na Ukrainie nie było żadnej solidarności, nic, nie było takich form samoorganizacji społeczeństwa na szeroką skalę. I później, kiedy przyszedł chaos lat 90., to społeczeństwo po prostu się zajęło jakimś próbą, no w zasadzie tym, co Ukraińcy potrafią robić najlepiej. No, po prostu głównym zadaniem społeczeństwa było przetrwać i jakoś przeżyć w tym chaosie i upadku gospodarki. I zupełnie nie było żadnych form kontroli nad politykami i nad tymi procesami, które miały miejsce w tamtych latach. Czyli to się odbywało zupełnie bezkontrolnie i system oligarchiczny wtedy zaczął się wykształcać bez sprzeciwu społeczeństwa. To społeczeństwo obywatelskie ukraińskie, ono zaczynało się formować i można jakoś uznać, że dopiero w roku 2014 widzimy jakieś załączki tego społeczeństwa. A bez aktywnego społeczeństwa nie ma w zasadzie żadnych, nie ma cudów jakby. Politycy sami w sobie, no też bez aktywnego społeczeństwa nie ma też elit politycznych, takich, które by dążyły do rzeczywistych zmian. Także ja uważam, że właśnie dlatego dopiero teraz Ukraina podchodzi do świadomości tego, że zmiany te są potrzebne. Widzimy to w badaniach opinii publicznej, ponieważ no, jeżeli weźmiemy teraz te badania, widać, że Ukraińcy, dla Ukraińców korupcja jest problemem niemal większym nawet niż wojna z Rosją. Czyli to wojna z Rosją i korupcją to dwa problemy, które cały czas konkurują ze sobą. Mikołaj, a ja jeszcze muszę zapytać, bo z perspektywy Polaka, przynajmniej do 2022 roku, do pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, miałem takie przeświadczenie, ono pewnie po części potwierdzisz moją tezę, na podział ukraińskiego społeczeństwa na to zachodnie i na to wschodnie. No chociaż te pierwsze dni wojny mnie bardzo pozytywnie zaskoczyły, jak zareagowali właśnie Ukraińcy mieszkający na wschodzie. Ale czy ten podział tego społeczeństwa
społeczeństwa. My możemy mówić o tym bardziej prozachodnich mieszkańcach Ukrainy, którzy chcą właśnie, dążą do tego zachodniego stylu życia, i tych mieszkających na wschodzie, którym jednak ten system oligarchiczny, ten system panujący gdzieś teraz w Federacji Rosyjskiej jednak jest bliższy sercu. Czy to też miało wpływ na to, jak rozwijała się, jak rozwija się kwestia korupcji na Ukrainie? Wiesz co, po części tak jest, ale tylko po części. No ja bym też nie przesadzał z tym jakby takim podziałem, no z tym, żeby uważać, że im dalej na zachód, tym społeczeństwo to ukraińskie jest bardziej jakieś świadome. Jakby to jest inna w ogóle dziedzina jakby. To jest podział na Ukraińców, którzy są świadomi tego, że chcą mieć własne państwo z własną kulturą i w ogóle są gotowi budować tożsamość jakąś odrębną od Rosji, i tą częścią, która jest, no, żyje z taką chorobą postradzieckości takiej, z tym kompleksem, że wciąż z tym mentalnym takim myśleniem, że wciąż stolica główna jest tam gdzieś w Moskwie. Czyli podobnie jak u nas jeszcze na początku lat 2000 sformułowanie A za komuny to było, tak? W dużym stopniu ta inwazja dopiero ta inwazja teraz zerwała z tym podziałem, w tym sensie, że dla wiele osób z tych południowych i wschodnich obwodów właśnie ten fakt, że Rosjanie najbardziej jakby atakują i teraz niszczą te miasta południa i wschodu, to jest odbierane przez tych Ukraińców, którzy mentalnie jakby tkwili w tym jakimś takim, jeżeli nie powiedzieć prorosyjskiej mentalności, to przynajmniej no takiej, która uważa, że jednak jakoś można z Rosją się ułożyć stosunki i żyć w pokoju. Teraz ci Ukraińcy odbierają tę sytuację jako zdradę Rosji wręcz, więc oni często są bardziej teraz antyrosyjscy niż Ukraińcy nawet zachodniej i w centralnej części kraju. Także jakby mapa mentalna Ukrainy w wyniku tej wojny mocno się zmienia. Oprócz tego ogromne rzesze uchodźców, którzy ze wschodniej Ukrainy przemieszczyli się na centrum i na zachód, to też powoduje wielkie wymieszanie się jakby Ukraińców i w dużym stopniu te podziały, one już chyba są przyszłością. Ale jeżeli chodzi o wątek korupcyjny, rzeczywiście tak było znowuż przed tą wojną, że po prostu wschód był regionem bardziej uprzemysłowionym. A co za tym idzie, w latach 90. ten system oligarchiczny, który się wykształcił, on przede wszystkim bazował na przemyśle ciężkim, więc jakby jego korzenie były często w centrum i na wschodzie generalnie. No, najbogatszy ukraiński oligarcha, pan Achmetow, wiemy, że jego podstawą zawsze, jego bogactw był Donbas przed atakiem Rosji. Z tego powodu można powiedzieć, że tak, że wschód w jakimś stopniu, wschód był bardziej zoligarchizowany z tego powodu, a zachód mniej z tego po prostu powodu, że mniej tam było bazy tej dla powstania tego systemu. I w dużym stopniu tak zachodni Ukraińcy zawsze jeździli, nawet w tamtych latach jeździli na zachód jako migranci zarobkowi i to też wpływało oczywiście na ich mentalność w jakim stopniu, ale tak czy inaczej borykanie się z tym problemem mentalnym jakby tkwienia w tej drobnej nawet korupcji to dotyka wszystkich regionów Ukrainy, czyli ja uważam, że jakby patrząc na wszystkie te lata, nowe pokolenia Ukraińców, one już mają inny pogląd na tą sytuację. Także w dużym stopniu jakby poradzenia sobie z tym problemem, kilka czynników wpływa na to, że są jakieś szanse na to, że Ukraina
na poziomie mentalnym jakby uwolni się od tego problemu, ale to jest kwestia długich lat. To się nie da się w jakiś cudowny sposób, nie trzeba mieć iluzji, że w jakiś cudowny sposób to się zmieni szybko i wojna jakoś tutaj drastycznie na to wpłynie. Potrzeba będzie stałego wysiłku aktywnego społeczeństwa na tej Ukrainie, perspektyw integracji z Zachodem, co też jest ważne, bo jeżeli Ukraina na przykład przegra wojnę i tej perspektywy nie będzie miała, to ten czynnik też może mocno wpłynąć na perspektywy walki z korupcją na Ukrainie. I oprócz tego po prostu zmiany pokoleniowej też, no, czyli to zajmie dość dużo czasu. A korupcja na wyższych poziomach jest bezpośrednio też z tym związana, no bo trudno tutaj oczekiwać zmian wyżej, no jeżeli to państwo pozostaje jakby państwem, no nie mówić, może trzeba ostrożnie mówić z demokracją na Ukrainie, ale przynajmniej to jest państwo elektoralne, gdzie są wybory i rzeczywiście społeczeństwo może, jest zmiana władzy i społeczeństwo ma wpływ na wybór, kto będzie im rządził. Jeżeli tak pozostanie dłużej, no to potrzebna jest ta zmiana u podstaw, żeby odbyły się zmiany te wyżej. No ale nie sądzisz, że aspiracje do członkostwa w Unii Europejskiej de facto wymuszą na władzach ukraińskich i na samym społeczeństwu no całkowite, powiedzmy, może no w żadnym kraju pewnie nie dało się całkowicie wyeliminować korupcji, ale podjęcie takich no radykalnych kroków dążących właśnie do zmniejszenia procentu korupcji właśnie na Ukrainie? Tak, pytanie, czy społeczeństwo będzie, jest na to gotowe i klasa polityczna? Wiesz, z tych śledzę badania opinii publicznej z ostatnich lat i na przykład jedno z ciekawych takich badań rok temu było, które pokazywało, że Ukraińcy, ponad połowa Ukraińców jest świadoma, że przystąpienie do Unii Europejskiej nie będzie szybkim procesem i trzeba będzie dużo pracy zrobić, żeby być w stanie do niej przystąpić. Także ja bym, i to mnie pozytywnie zaskoczyło, bo to oznacza, że nie tylko Ukraińcy uważają, że korupcja jest problemem, ale też są świadomi, że trzeba nad tym popracować jeszcze dość sporo. To jest całkiem takie już no, dorosłe jakby podejście do tego problemu. Oczywiście, że jeżeli Ukraina będzie miała tą perspektywę dołączenia do struktur zachodnich i z drugiej strony, no nie jest tajemnicą, że ukraińskie państwo w tej chwili no, nie przeżyje zbyt długo bez finansowego wsparcia Zachodu. No, powiedzmy szczerze, że w tej chwili co najmniej 40 miliardów dolarów rocznie to państwo potrzebuje, żeby po prostu nie, żeby... No taki jest deficyt budżetowy na Ukrainie, wprost mówiąc. Nie? Więc oczywiście zachodni partnerzy Ukrainy będą wymagać, tak było nawet wcześniej, po roku 2014 nacisk struktur unijnych na przykład był bardzo mocny i wpływ struktur unijnych na to, jak wyglądał proces walki z korupcją na Ukrainie był bardzo duży. Więc jeszcze większe uzależnienie Ukrainy od tej pomocy będzie spowodowało jeszcze większy nacisk i mniejszą swobodę manewru. Ale inną kwestią jest to, na ile tak naprawdę, no na przykład na ile instytucje unijne rozumieją istotę problemu i są w stanie jakby pomóc skuteczniej w walce z korupcją dla Ukrainy. No, ja bym powiedział, że ta strategia, którą te instytucje unijne miały na Ukrainę przedtem, ona raczej udowodniła, że wcale ogromny wysiłek był i przedstawiciele unijni bardzo, bardzo mocno się angażowali w ten wysiłek, żeby na przykład zbudować na Ukrainie
za czasów rządów Poroszenki, całą infrastrukturę, jakby osobny system antykorupcyjny w postaci niezależnej, osobnej antykorupcyjnej prokuratury, antykorupcyjnego biura, które jakby no, prowadzi wstępne śledztwo w sprawach antykorupcyjnych i najwyższy sąd antykorupcyjny, który jest jakby też osobną instytucją na Ukrainie, stojącą osobno od całego jakby systemu sądownictwa. I to jest takie, no zawsze dla mnie to było podejście dość dziwne, bo to jest jakby próba w chorym organizmie wydzielić jakieś zdrowe komórki, które niby mają wyleczyć cały ten organizm. No i raczej ja bym powiedział, że czas pokazuje, że to nie jest skuteczne podejście. No a unijni urzędnicy raczej sądzili, że to jest właśnie to, co przyniesie sukces. Obawiam się, że jedynym realnym podejściem, jakby, które spowoduje powolne ograniczenie korupcji na Ukrainie, jest krok po kroku zreformowanie na przykład całego systemu sądownictwa i całej prokuratury i wszystkich podstawowych instytucji. Nie da się inaczej jakby poradzić sobie z tym problemem. A w tej chwili to tak wygląda, że często jest nacisk Zachodu i jest ten sąd antykorupcyjny, który niby jest złożony z niezależnych ludzi, których wybrano pod kontrolą urzędników unijnych, wybrano na podstawie konkursów otwartych, czyli to są instytucje jakby, które stworzono na nowych zasadach. One rzeczywiście tam w jakimś stopniu są niezależne. No ale to tak wygląda, że jest nacisk, żeby obecny rząd walczył z korupcją. No to on po prostu wybiera jakieś sprawy takie głośne, żeby tam wsadzić, na przykład zaaresztować oligarchę Kołomyjskiego lub wybrać jakieś takie no, medialne, głośne wypadki, kogoś tam jakby wystosować oskarżenia w czyjeś stronę i niby pokazać, że no, walczymy z korupcją. Podczas gdy z realną, systemową walką z korupcją, to często niewiele ma wspólnego, bo no, jakby często w ogóle się koncentrujemy w sensie walki z korupcją na tych odosobnionych jakichś sprawach, że są korupcjonierzy i wsadzimy ich do więzienia i na tym będzie korupcja pokonana. Ale prawda jest taka, że na przykład skuteczna reforma decentralizacji o wiele większy ma wpływ na realny stan spraw korupcyjnych niż te głośne sprawy, ponieważ przeniesienie jakby środków na niższy poziom, gdzie miejscowa społeczność lepiej może skontrolować, jak są wydawane, zamiast tego, żeby one były kierowane do Kijowa i odgórnie później wracały. To ma ogromny wpływ na możliwości jakby korupcyjne w tym kraju, ale o tym jakby zbyt wiele no, nie mówi się. Oczywiście. Mikołaj, przejdźmy jednak do tematu chyba, na który najbardziej czekam podczas naszej dzisiejszej rozmowy, czyli nazwijmy to korupcja w czasie wojny, bo śledząc media i ukraińskie, i polskie, i nie tylko polskie, to mieliśmy kilka przykładów, no, które nie pokazywały Ukraińców, ukraińskiej armii zbyt powiedzmy, no nie pokazywały zbyt dobrze te artykuły, kwestie korupcji w ukraińskiej armii. Jak to wygląda? Bo nie ukrywam, że mnie to ciekawi najbardziej, bo o tym i informują często sami ukraińscy żołnierze. Informuje często SBU o właśnie przykładach korupcji w siłach zbrojnych Ukrainy. Jak to wygląda? To znaczy tak. Z tymi przypadkami jakby korupcji, o których mówisz, często to jest tak, że polski na przykład wolontariat, który wspiera ukraińską armię, jedzie na tą Ukrainę i ma do czynienia z tym
z tymi sytuacjami takimi, no, które są bardzo nieprzyjemne tam na granicy lub z urzędnikami na samej Ukrainie. Czyli to jest po prostu zderzenie się Polaków z rzeczywistością, o której no, często tutaj w Polsce no, nie mieliśmy do czynienia, więc nie wiedzieliśmy, jak dokładnie to wygląda. Jakby ta korupcja, ona istniała i ona jest podczas wojny. Podczas wojny możliwości dla korupcji takiej drobnej albo średniego poziomu i drobnego poziomu, ich tak naprawdę jest więcej niż było przed wojną, no bo ogromna ilość tej pomocy, która płynie na Ukrainie, po prostu stwarza takie możliwości. A z drugiej strony wysiłek państwa jest często, struktury siłowe państwa, one często po prostu bardziej się koncentrują na samej wojnie, niżeli, no, oni, te struktury często po prostu mają bardziej ograniczone możliwości, niż mieli przed wojną, przed pełnoskalową inwazją. A jest jeszcze inna kwestia, że to społeczeństwo obywatelskie, o którym mówimy, że ono jest, te grupy różnych aktywistów, które dziennikarzy, którzy się zajmowali śledztwem, publikowaniem różnych artykułów na ten temat, czyli patrzyli na ręce urzędnikom, krótko mówiąc, wiele tych osób po prostu fizycznie jest w wojsku i nie ma sił ani czasu w tej chwili, no jakby ten sam wysiłek kierować na te procesy, jak to było przed pełnoskalową inwazją. Więc ja bym powiedział, że w dużym stopniu sytuacja z taką korupcją, no ona nawet się pogorszyła podczas wojny. I ja nie wierzę, no ja nie wierzę jakby, żeby tutaj w rzeczywistości państwo mogło jakoś to no rzeczywiście jakoś ogarnąć po prostu podczas, póki trwa intensywna wojna tego w tej skali. Czyli ja tutaj jestem raczej pesymistą. Ale tutaj trzeba też rozdzielać dwie kategorie, bo jedna sprawa to jest pomoc zachodnich państw militarna dla Ukrainy i tam ten poziom jakby wyższy jest o wiele łatwiej skontrolować i no i tam ograniczenie tej korupcji jest, państwo jest w stanie i też kontrola zachodnich rządów, to się da skontrolować w dość łatwy sposób, a inna sprawa to jest taka pomoc humanitarna i pomoc obywateli z Zachodu, pomoc różnych organizacji wolontariackich. Tutaj, i tutaj jest o wiele trudniej i tutaj rzeczywiście o wiele łatwiej spotkać się z korupcją na takich niższych poziomach. Wiesz, Mikołaj, tylko ja wejdę ci w zdanie. No bo sam stwierdziłeś, że ta pomoc, która płynie z różnych części świata na Ukrainę, pieniężna, czy to na wsparcie sił zbrojnych, czy na wsparcie energetyki, czy po prostu funkcjonowania państwa w postaci szpitali i innych obiektów infrastruktury krytycznej, jaką my mamy pewność, mówię tu my, jako powiedzmy szeroko pojęty Zachód, że te środki będą wydatkowane w taki sposób, jak być powinny, a nie zostaną gdzieś tam innymi sposobami wyprowadzone i nie będą służyć Ukraińcom po prostu, żeby im pomóc, czy to w służbie zdrowia, czy właśnie siłą zbrojną. Czy ty, analizując ten proces korupcyjny, spotkałeś się z jakimiś materiałami dotyczącymi właśnie wydatkowania tej pomocy, która trafiła do budżetu Ukrainy od początku 2022 roku? Wiesz co, jeżeli ja powiem tak, na Ukrainie jest, jakby istnieje szereg niezależnych organizacji, no bo od roku 2014 ruch wolontariacki przede wszystkim w środku samej Ukrainy jest, to jest potężny ruch i ma duży wpływ na w ogóle na sytuację w tym państwie.
i po pełnoskalowej inwazji, po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji, ten ruch jeszcze jakby urosł w sile. I za każdym razem, jak mnie ktoś pyta, jak pomóc Ukraińcom w ten sposób, żeby to było, żeby mieć pewność, że to trafi tam, gdzie to musi trafić, to ja mówię, że po prostu trzeba badać, jakie organizacje pozarządowe i niezależne istnieją na tej Ukrainie, różnego rodzaju fundacje typu Wróć Żywy albo no jest ich cały szereg tam. Takie, które działają już na jakby nowych zasadach, to już często młodzi Ukraińcy, oni mają na przykład no, zupełnie otwartą publiczną jakby księgowość, ty możesz sprawdzić, gdzie są te kierowane te środki. Więc najlepiej wspierać tą Ukrainę poprzez wspieranie takich organizacji, albo poprzez pomoc konkretnym społecznościom, z którymi ma się kontakt i który się zna. Jeżeli mówimy o wspieraniu państwa ukraińskiego jak takiego, no znowuż, ja jestem realistą, ja nie wierzę w żadne cuda i ja po prostu wspierając ukraińskie państwo, po prostu musimy się pogodzić z tym, że część tych środków wyląduje jakby, no część tych środków zostanie zjedzona przez tą korupcję i tu już sami musimy zdecydować, czy to jest jakiś czynnik, który nas demotywuje do tej pomocy, czy jednak pomimo to ten kraj jest wart tej pomocy. Także, ale tak jak mówię, no nie istnieją żadne cudowne metody, które pozwolą jak gdyby podczas tej wojny skutecznie zwalczyć tą korupcję i ją wyeliminować. Ja w to nie wierzę, ponieważ ja rozumiem, że to jest problem systemowy, on jest głęboki, on istnieje na różnych poziomach i żeby go rozwiązać, trzeba krok po kroku reformować to państwo, a nie wprowadzać jakieś, czyli ja też nie wierzę w taką, ja nie przesadzałbym z rolą przywódcy w tej kwestii, ponieważ no, często tutaj się mówi, czy tam zadajemy pytanie, czy Zełenski zwalczy korupcję na Ukrainie, czy nie zwalczy korupcję na Ukrainie. Jeżeli uznamy, że pod względem walki z korupcją prezydent Zełenski, jego ekipa jest absolutnie kompetentna i szczerze dąży do zwalczenia tej korupcji, to i tak jakby jeszcze wiele przywódców po Zełenskim będzie borykało się z tym problemem pod warunkiem, że oni wszyscy będą do tego dążyli. A ja powiem, że no, ja nie uważam prezydenta Zełenskiego i jego ekipę za jakąś zbytnio kompetentną w tych sprawach, szczerze mówiąc. Prezydent Zełenski bez wątpienia jest klasycznym populistą, który często lubi bardziej demonstrować jakieś rzeczy niż rzeczywiście coś robić. Mikołaj, to od razu się nasuwa pytanie. Mamy końcówkę lipca. Jaki jest według ciebie największy przykład taki, który nie tylko Mikołaja Susujewa, ale także ukraińską opinię publiczną zbulwersował, dotyczący korupcji, powiedzmy na tym przełomie tych dwóch lat od rozpoczęcia inwazji na pełną skalę? Słuchaj, ja ci powiem szczerze, że nie, ja jestem na tym etapie jakby na którym ja już nie śledzę w ogóle, prawie nie śledzę tych spraw korupcyjnych na Ukrainie na co dzień, ponieważ jest ich tak dużo. Nie, no bo szczerze tak powiem już... ci, gdy rano zaparzam kawę i przeglądam ukraińskie media różne, no to ten temat korupcji i chociażby samych komunikatów SBU dotyczących właśnie walki z korupcją, no to jest niemal codzienność informowania o tym i to szapoba dla Ukraińców, że...
informują o tym i widać tą walkę, to już kolejne pytanie, na ile ona jest skuteczna. Słuchaj, te źródła, które ja mam z Ukrainy, codziennie w zasadzie mnie bombardują tego typu wiadomościami, także ja nie jestem w stanie wydzielić ci jakiś konkretny przypadek, który by mnie jakoś w ogóle jakieś emocje we mnie pobudził. Ja już dawno patrzę na ten problem jako na taki głęboki, poważny, systemowy problem, który dla mnie się nie... Ja już jakby nie zwracam uwagi na takie codzienne komunikaty. Zwracam tylko na jakieś poważne wiadomości dotyczące rzeczywiście jakichś zmian strukturalnych w tych sprawach. No na przykład jak pojawiła się ustawa antyoligarchiczna, no to ja badałem tą ustawę, bo chciałem się dowiedzieć, na ile rzeczywiście ona może wpłynąć na sytuację, na pozycję oligarchatu na tej Ukrainie. I chyba nie wiem, czy jest dla Polaków tajemnica, ta ustawa niewiele zmienia, niewiele pod tym względem zmienia, moim zdaniem przynajmniej. O wiele większy wpływ ma wojna z Rosją w tej chwili na pozycję oligarchów ukraińskich niż próby obecnej ekipy rządzącej ograniczyć jakby wpływ oligarchów. Bo Rosjanie, jak się okazało, skutecznie eliminują podstawę bogactwa i wpływów największych i najbogatszych ukraińskich oligarchów w tej chwili. Oni po Mikołaj, prostu... no to jak się zmieni? Jak się w takim razie zmienił ten, no może nie stosunek, ale kwestia właśnie systemu oligarchów na Ukrainie? Ona przez te dwa lata, oligarchowie ukraińscy urośli jeszcze bardziej w siłę, czy jednak gdzieś tam z podkulonym ogonem teraz bardziej trzymają się premiera Szmyhala i Załęskiego, żeby jeszcze te swoje fortuny utrzymać? No, dokładnie drugie, czyli po prostu ich udział w gospodarce obecnej drastycznie maleje, a przez to też maleją ich wpływy, ponieważ no, weźmiemy jakoś tego najbogatszego, najbardziej wpływowego oligarchę Achmetowa, no w tej chwili jego straty jego majątku sięgają 70%, ponieważ no, Rosjanie bombardują jego energetykę i niszczą jego metalurgię, które dwa filary główne, na których jego imperium się trzymało. A oprócz tego jeszcze podczas wojny jakby wpływ państwa na największe media w kraju jest bardzo duża. A media to jest jedno z też z podstawowych narzędzi, które tradycyjnie oligarchowie wykorzystywali do wpływu na nastroje społeczne, manipulując przekazem w media. Czyli wojna w tym sensie niszczy ich wpływ na politykę i system oligarchiczny jako taki, jako ten system, który znamy z lat 2000, jako rzeczywiście taką czarną radę oligarchów, którzy tam decydowali o najważniejszych rzeczach, to w tej chwili upada. Osobną kwestią jest, co przyjdzie jakby po tym systemie, bo to też jest osobne, można o tym długo dyskutować, bo różnie z tym może być. No tak bym odpowiedział na to pytanie. No to teraz, Mikołaj, na koniec spójrzmy trochę w przyszłość. No, wyprowadź mnie z błędu, mam wrażenie, że od przynajmniej 2-3 tygodni coraz więcej mówi się o zakończeniu tego konfliktu przy stole negocjacyjnym, ale omijmy ten temat, jak ta wojna się skończy, ale skupmy się jeszcze na tej korupcji. Sam wspomniałeś kilka minut temu, że to nie jest proces, który załatwi prezydent Załęski, a nawet kilku następnych pewnie prezydentów, ale jaka jest najszybsza droga dla Ukraińców, żeby tego problemu się po prostu pozbyć albo skutecznie z nim walczyć? Wiesz co, tutaj nie da się tego tak naprawdę problemu oddzielić od wyniku tej wojny, bo prawda jest taka, że wynik w tej wojnie zadecyduje o kształcie systemu władzy na Ukrainie i też
o tym, jak będzie wyglądać społeczeństwo ukraińskie. Czyli jedna sytuacja to jest Ukraina, która może nie wygrała wojny, ale przynajmniej obroniła swoją niepodległość i ma otwartą perspektywę do ruchu na zachód i ma to aktywne społeczeństwo, które wpływa jakby, które stwarza nacisk na władzę wraz ze strukturami zachodnimi, które też wspierają jakby ten ruch. A druga sprawa to jest jakaś Ukraina, której droga ta została zablokowana i ona jest pozostawiona tak sama sobie i nie ma jakby tej jasnej perspektywy, nie wiadomo, co się stanie dalej. I to jest inna sytuacja, gdzie społeczeństwo może być zdemoralizowane i zupełnie inny będzie rozkład sił jakby w tym państwie. I to będzie wpływać na najszybsze, jeżeli pytasz o najszybszą drogę, to jest ta pierwsza, no czyli Ukraina, w jakiejś formie ta wojna się zakończyła i jest jakaś perspektywa pokojowego rozwoju i jest ta droga otwarta na zachód i jest aktywne społeczeństwo, które jest dalej wymienialność władzy. Wtedy jest duża szansa, że ten ruch dalej będzie kontynuowany w tą samą stronę i to jest ta pozytywna droga pod względem walki z korupcją. Mikołaj, na koniec. A droga przeciwna to jest, jeżeli Ukraina pozostanie jakby sama dla siebie, wcześniej czy później ja uważam, że nie będzie sytuacji, w której Ukraina jakby stoi w tym miejscu w jakiegoś buforu, który nie jest ani na wschodzie, ani na zachodzie. Jeżeli Ukraina nie będzie iść w stronę zachodnią, Rosja jakby będzie krok po kroku przyciągać ją do siebie i z czasem po prostu połknie ją tak czy inaczej. Po prostu system władzy na Ukrainie zaczyna się zmieniać w sposób taki, że on będzie się przybliżał do tego systemu, który jest. Rosja będzie terraformować jakby ten system krok po kroku, przybliżać go do siebie. Mikołaj, czy są zatem, to już moje ostatnie pytanie, z twojej perspektywy oczywiście, bo pewnie tak jak wielu Ukraińców, tak i wielu Polaków, to tak wiele opinii. Czy przez te dwa lata pełnoskalowej inwazji na Ukrainę wypracowały się jakieś nowe siły polityczne, które ty dostrzegasz mogą zrobić znacznie więcej w walce z korupcją niż obecny prezydent Zełenskiego zaplecze, czy poprzednie jakieś ugrupowania polityczne będące istotnymi czynnikami politycznymi na Ukrainie? Czy te dwa lata wypracowały jakieś osoby, czy ty dostrzegasz może osoby, które od lat już są na scenie politycznej ukraińskiej, które mogą przyspieszyć proces walki z korupcją? Po roku 2014 ten proces postępował, no czyli powiedzmy tak, że nawet jeżeli spojrzeć na ukraiński parlament, tam stanem na przed wojną, tam odbyła się zmiana pokoleniowa też w tym parlamencie, tam już w roku powiedzmy 2020 prawie nikogo nie zostało z tych osób, które tam były stanem na rok powiedzmy 2012. Także te zmiany tam się odbywały i jakby aktywna mniejszość tego społeczeństwa stwarzała nowe siły polityczne rzeczywiście. One się po trochu nabierały jakby wpływu na sytuację polityczną w tym kraju. Ten proces szedł w dobrą stronę, chociaż dość powolnie, ale ja dostrzegałem jakby tą zmianę. Z tym, że trzeba szczerze powiedzieć, że pełnoskalowa inwazja w dużym stopniu życie polityczne na Ukrainie zamroziła i w tej chwili nie można mówić o tym, żeby jakieś nowe siły polityczne się pojawiały lub sytuacja w dużym stopniu jest zamrożona, władza jakby jest skoncentrowana u obecnej ekipy i wszyscy się na to godzą tak czy inaczej, bo wszyscy jakby rozumieją, że po prostu no, priorytetem w tej chwili jest po prostu fizycznie przeżycie Ukrainy. Także w tej chwili nie można tak powiedzieć. No i tak naprawdę
życie polityczne, jak będzie wyglądać to życie polityczne na Ukrainie, będzie zależeć też od tego, jak wojna się zakończy. Także trudno w ogóle teraz powiedzieć, jak to będzie wyglądać. Jakie siły polityczne mogą się pojawić lub zniknąć. No, z pewnością obecnie rządząca partia i jej lider, prezydent Zełenski, mają moim zdaniem niewiele szans na przeżycie po wojnie. Jakby najbardziej prawdopodobne jest to, że jego partia po prostu się rozsypie, jak tylko wojna się zakończy. Co powstanie w miejscu? No znowu, tak samo jak opisywałem perspektywę walki z korupcją, tak samo to dotyczy i życia politycznego. Od tego, jak będzie wyglądać wynik tej wojny, w dużym stopniu zależy, jak będzie wyglądać mapa polityczna jakby na Ukrainie powojennej. Bacznie zatem przyglądamy się temu, co dzieje się na Ukrainie w kwestii korupcji. My oczywiście Państwa gorąco zachęcamy do zapoznania się z tekstami Mikołaja, jeżeli Państwo oczywiście tego jeszcze nie zrobili. Link do materiałów znajdziecie w opisie naszego materiału oraz zaraz po udostępnieniu naszej rozmowy pojawią się one także w przypomnieniu na naszym Twitterze. Mikołaj, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Bardzo Ci dziękuję za Twoją pracę, którą włożyłeś w swoje artykuły. Życzymy oczywiście Ukrainie jak najlepiej właśnie w procesie walki z korupcją. Liczymy, że tak jak ta część naszej Europy, czyli Europa Wschodnia, po części poradziła sobie z tym procesem, tak że nasi sąsiedzi ze wschodu sobie z nim poradzą. Oczywiście po zwycięstwie, po warunkach, jakie pewnie będziemy obserwować w najbliższych tygodniach. Jeszcze raz moim i Państwa gościem Mikołaj z CFWarnews.pl. Dziękuję, Mikołaj. Dziękuję, pozdrawiam. Sponsorem programu były Militaria.pl.